We wtorek 26 marca nasza kamera odwiedziła na treningu drużynę Żaków Akademii Piłkarskiej Wągrowieckiej Nielby. Dobra, stajemy w rozsypce. Trzymamy, jak nie trzeba, to trzeba sobie pomóc ręką. Dobra. Rozluźniamy sobie. Spróbujemy. Stajemy na lewej nodze. Kolano do góry, kąt prosty. Tutaj na zewnątrz stawiamy. Teraz to samo od zewnętrznej. Michał, nie gadaj, Mateusz. Przegnie do góry. Daniel, poprze. Ręce, Daniel. Michał! Od tej linii. Prowadzimy. Zmiana na kierunku. Raz naszej stopy. Nikt nie wychodzi za pole karne. Kto wyjdzie, pompuje. Na kierunku ruchu. Kubel, staw piłkę, a niech obok piłki. Piłkę między nogi. No, ugnij nogi w kolanach trochę. Ty jak mam ruch, myślisz, no? O! Myślę, że mogę się... Gdzie byłeś? No to ubieraj. Podaj! Michał! 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 Stop! Janek, co mówisz? No nie masz lekcji! Podaj! Dobra! Ej! Do mnie! Okej! Stop! Najmłodsi zawodnicy Nielby uczą się gry w piłkę nożną pod okiem trenera Tomasza Woźniaka. Chłopcy to są z rocznika 2004, to jest taki wiodący rocznik i do tego jest kilku, właściwie też połowa, druga tyle jest 2005 rocznik i kilku chłopców jest jeszcze przedszkolaków, też 2006. Nie? No, to ta wiosenna, no podzielono ich w ogóle, mam ich na dwa zespoły. Jeden jest, którzy już troszeczkę bardziej są zaawansowani i oni grają w lidze. A drudzy po prostu tylko trenują i po prostu robię rotację. Jeśli z drugiego zespołu ktoś tam się przebija bardziej, to przechodzi do pierwszego, a z pierwszego idzie wtedy do drugiego i tak dalej. W sumie łącznie to mam 50 chłopaków. Bardzo fajnie to wygląda, jak jest ich tak dużo. Dlatego musiałem podzielić na dwie grupy niestety, bo inaczej nie byłoby do ogarnięcia za bardzo. Plany? Myślę, że grać, uczyć się bawić. I
To są na razie małe dzieciaczki, niech się uczą grać w piłkę i poznawać to wszystko, cieszyć się tym przede wszystkim, a jak uda się coś wygrać, no to będzie fajnie.